Dziś premiera Intel Core i7-13700. Posiada on 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient, co przy udziale Hyperthreadingu daje łącznie 24 wątki. Ilość rdzeni wątków wygląda więc identycznie jak w Intel Core i9 12 generacji. Zobaczmy, jak oba wypadają w testach. Cinebench R23 to bardzo wyraźna przewaga wielowątkowa i7 nad i9. Dalej V-Ray Benchmark, różnica to 2 sekundy. X265 Benchmark rejestruje niecałe 3% przewagi. Corona Benchmark to 7-sekundowy dystans pomiędzy procesorami. Blender, scena Classroom, 3,18,82 do 3,35,35 na korzyść i7. CPU Zed rozdał kolejno po 844,4 punkta single core i 12139,1 punkta multicore dla modelu 13700 oraz kolejno 817,9 i 11318,3 punktów single core i multicore dla jednostki 12900K. A tak wyglądają temperatury i zużycie energii obu jednostek i warto również dodać, że i7 jest tańsza, choć ciężej ją schłodzić.